na DLD w Tel Awiwie. Już po raz drugi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje na tym wydarzeniu polskie stoisko w ramach branżowego programu sektora IT. W tym roku na DLD obecnych jest aż 30 polskich wystawców. Do tego około 20 firm bez indywidualnych stoisk korzysta z polskiego stoiska, aby promować swoją ofertę, umawiać spotkania. Polskie firmy, polskie startupy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony izraelskich partnerów, więc mamy nadzieję, że to wydarzenie przyniesie im wiele korzyści i nowe kontrakty. Spargit zajmuje się tworzeniem systemów informatycznych, głównie z zakresu IoT, analizy danych i sztucznej inteligencji. Działamy na różnych rynkach, ale do tej pory nie byliśmy obecni w Izraelu. Po naszych dobrych doświadczeniach z poprzedniego wyjazdu z Parpem do Japonii postanowiliśmy skorzystać z okazji i przyjechać z Parpem ponownie, tym razem tutaj na DLD w Izraelu, żeby zbadać potencjał tego rynku. Jesteśmy częścią polskiego narodowego stoiska, jednego z najfajniej przygotowanych tutaj na tej konferencji. Hi, I'm Maureen Ignacio. I work for EdTechX Global. We're based in London and we run the largest thought leadership summit in Europe that's focusing on the future of learning and work. And I was very privileged to meet the Polish team in PARP with the intention of bringing Polish entrepreneurs focusing on the education technology market to our market-leading event, allowing the Polish trade and showcase the entrepreneurs in your lovely country to our international summit. So hopefully there will be a collaboration in the very near future. Jesteśmy na targach w Tel Awiwie, drugi dzień. Wczorajszy dzień był bardzo ciężki, wiele spotkań, ale jestem bardzo zadowolony. Stoisko świetnie zorganizowane, możliwości spotkania osób z całego świata. Atmosfera wspaniała, wspieramy się wszyscy nawzajem, pomagamy. Naprawdę bardzo dobra inicjatywa. Liczę na to, że po kolejnych edycjach powtórzymy ten sukces. Jestem przekonany, że dzięki współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości będzie to możliwe. Wybieramy się na kolejny event już wkrótce, Lizbona. Specjalizujemy się w elektronice ubieralnej. Nasz flagowy produkt Sea-Watch jest narzędziem wsparcia dla pracowników w wielu branżach, m.in. w retail, horeca, medical branch i wielu innych, w tym lotniczej. Pracownicy dzięki temu urządzeniu są w natychmiastowym kontakcie, mogą przesłać sobie wiadomości głosowe, tekstowe bądź jakąkolwiek inną formę wiadomości dzięki integracji naszego urządzenia z innymi urządzeniami obecnymi w przestrzeni handlowej, w której znajduje się Team.